Hej, witajcie, tu kapitan. Zapraszam na kolejny odcinek Persony. Ale dobre. To dlatego panienka Ann wybrała tą restaurację. Oczywiście, że dobre. To sławny hotel, gdzie goszczą wszyscy celebryci. Słyszałem, że policja ma przyjść i zacząć przesłuchiwać uczniów. To martwiące. Na bank padną nasze imiona. Ludzie rozgadują wszelakie plotki o nas i o Kamoshidzie. Ale podniecenie da się wyczuć w powietrzu. Wszyscy mówią: o, słyszeliście, fantomowi złodzieje wykradli serce Kamoshidy. Zgaduję, że większość ludzi w to nie uwierzy, ale chyba wszyscy są wdzięczni. No, spójrz tu. Strona dla miłośników fantomów? Dobra robota, fantomowi złodzieje. W końcu dam radę. Dziękuję, że daliście nam nadzieję. Całkiem spoko, nie? Byłam zdesperowana, martwiąc się swoimi problemami, ale ludzie... Wszystko to, co mówią, to takie dziwne uczucie. Ej, no to co teraz? Nie wiem jak ty, ale ja planuję coś zjeść. Pewnie, ja też coś zjem, ale... O nie, tutaj jest limit czasowy. Co? Mamy tylko godzinę? Zostało 50 minut. Muszę spróbować każdego kawałka mięsa, który tu mają. Menu deserów jest takie długie. Każdego muszę spróbować. Obejrzyj się na nasze plecaki, okej? Wam też coś przyniesiemy. O stary, rozpuszcza się w ustach. Naprawdę? Wziąłeś tylko mięso? Od czego by tu zacząć? A ta napakowała na talerz same ciasta. Jestem taka szczęśliwa. Ej, kalorie. Zamknij się. Co ty sobie myślisz? Myślisz, że takie desery kosztują? Już nigdy w życiu nie spróbuję czegoś takiego. Buffet hotelu Wilton. Słyszałam plotki, ale nigdy nie przypuszczałam, że jest tak wspaniały. A gdzie nasza porcja? Nie wiedziałem, co będziesz chciała, więc wziąłem ci trochę fasolki. Fasolki? No i tam niesamowity wybór. Niektóre potrawy są całkowicie egzotyczne. Smażone banany, peklowane jaja i fasolka z czymś dziwnym. Więcej fasoli? Położyłam wszystko na jednym talerzu i wszystko się jakoś tak wymieszało. Ale dalej powinno dobrze smakować. To się robi groteskowe. Chodźmy, kapitanie, pokażemy im, co to znaczy zjeść porządny obiad. Oj, uwierz mi, już moja w tym głowa. Od razu lepiej. Dobra, ej, słuchajcie, patrzcie na nasze rzeczy. Zaraz wrócimy. Prawdziwa mięsna eksplozja smaków. Ten to w połowie sernik. Całkowita olewka. Mamy do czynienia z najlepszymi daniami w najlepszym na świecie hotelu. Dlatego też jest tu taki wielki wybór i wejściówka kosztowa 8000 jenów za osobę. Jest tu wiele pyszności, ale powinniśmy zacząć od jakiejś ryby. Włóżmy sobie solidną porcyjkę, najlepiej jakiś filecik. Jak myślisz, gdzie one są? Gdzie tu mają ryby? O, patrz, są rybki. Wolę surowe, ale grillowaną też nie pogardzę. Kochana, słyszałeś? Najnowsze wiadomości o tym Kamoshidzie. Całkowity horror. A, ten nauczyciel z Shinjin, słyszałam, dobierał się do jakichś uczennic. Ej, zaczekaj chwilę. Policja dalej nie rozwiązała zagadki tych tajemniczych załamań nerwowych, prawda? Właśnie dlatego zajmują się takimi błahostkami i nie mają czasu na prawdziwe problemy. Może dlatego zaczynamy to zauważać, bo nasz kraj był taki spokojny. Żal mi trochę tych dzieci. Wygląda, że całe miasto gada o Kamoshidzie. O cholerka, zobaczyło nas. Łapy za jakąś rybkę i uciekamy. Plus jeden z tego taki, że przynajmniej się tutaj najemy. Pff, kto to słyszał? Wpuszczać tu takich gówniarzy.
Wiem, przyszedł z przyjaciółmi, zobacz. Wolę jest posiłek, kiedy nie ma tu chuliganów. Chodź, idziemy. Co złego w tym, że młodzi ludzie też chcą coś zjeść? Jestem ciekawy, jak inni ludzie zareagowali na te wiadomości. Chodź, trzeba się wtopić w tłum i posłuchać. Może przyfilujemy innych ludzi tam przy stołach. Ryż jest bardzo zdrowy. Powinien być składnikiem każdego posiłku. Wybacz, poniosło mnie. Oglądalność wzrosła. Tak, ponieważ mówiliście o tym nauczycielu. Jak mu tam Kamoshida? Ludzie są głupi. Trzeba właściwie przedstawić historię. Trzeba wylać kawę na ławie. Mówić ludziom wprost o seksie i takich sprawach. Co za bezduszne gnojki. Shiho prawie zabiła się bez Kamoshida. I gdzie tu tym wszystkim ta zmiana serca? Myślisz, że to było prawdziwe? Dobra, szybko, łap jedzenie i zmykamy. Dla mnie weź brązowy ryż. Więc poszedł na policję i nagle przyznał się do wszystkiego. Bo co? Zmienił poglądy? Może zapisał się na kółko urzędowe? Haha, kto wie. O, już ta godzina. Wybacz, muszę lecieć. Do zobaczenia, zobaczymy się po spotkaniu. Nagła zmiana zdania? Cóż, no chyba nie mogę ich winić, że tak myślą. Chodź, zobaczymy co inni myślą. O, jest mięsko. Słuchaj, ja to nie Ryuji, ale z mięsa nie zrezygnuję. Czekaj. Ale pomyśl tylko, on jest zwykłym mięśniakiem, który ma wielkie ego. Założę się, że nie ma nawet uprawnień nauczycielskich. Nie powinni go przyjmować, żeby uczył dzieci. I później dziwić się, że takie historie niedorzeczne. Powinniśmy pozwolić, żeby policja robiła swoje. W razie co zajmiemy się tym. Zajmiemy się? O kurczę, chyba prowadzą śledztwo Kamoshidy. Chyba nie bardzo im to leży. O kurde, łap jedzenie, szybko idziemy. Weź ten kawałek, ten mniejszy, bez tłuszczu. Robi się późno, zaraz przyjedzie. Chodź, trzeba go odebrać. Cokolwiek tam robi, na pewno ma powód, żeby tu być. Pewnie rozmawia z szefostwem. Nosi garniturę, ale dalej wyglądali jak typy spod ciemnej gwiazdy. Chodź, przejdziemy się jeszcze. Posłuchajmy, co mówią ludzie. Ale torty z bliska wydają się jeszcze większe. Wieści szybko się roznoszą. Cały internet aż grzmi od tyłu Kamoshidy. Pewnie jakieś dzieciaki go zhakowały. Cała ta historia wydaje się z palca wyssana. Nie martw się. Tak długo jak prezes jest zadowolony, jesteśmy bezpieczni. Historię z Kamoshidą uważamy za bójdę, ale wierzą w atomowych złodziei? A my stoimy tuż obok. Szybko, łap za jedzenie. Weź ciasto. Więcej, więcej. To z bitą śmietaną. Co się stało? Nie, nic. Myślałem, że ten głupi dzieciak się na nas gapi. No to chodź, konferencja zaraz się zacznie. Ale ham, nazwał cię głupim dzieciakiem. Słyszałeś go? Dobra, posłuchaliśmy plot. To szokujące, że większość dorosłych tutaj to prawdziwe szumowiny. Większość z nich jednak interesuje się historią Kamoshidy. Dobra, mamy dość na naszym talerzyku. Chodź, wracamy. O wow, ale sobie napakowałeś. Jak w ogóle, smakuje ci takie żarcie? Takie odjechane jak u Gesslerowej? Dobrze mi, po prostu mi dobrze stary, tyle ci powiem. A, to miło, że w końcu coś ci spodobało. Ale dobra, już się opanuj, nie krzyż tak z tego podekscytowania. Nie słuchaj jego pytania. Ryuji, przymknij się, jesteś ostatnią osobą, która może dawać nam rady. Spokojnie, Mona, musisz przeżuwać. Przeżuwaj jedzenie, jedz powoli. Nie wiem, kiedy będzie następna szansa, żeby tak się obeżreć. Ale przynieśliście żarcia. O, tego jeszcze nie próbowałam. Nie możemy pozwolić, żeby to się zmarnowało. Ryuji, pomożesz im? Oboje powinniśmy im pomóc. Ja nie, jestem napchana po uszy. Więcej nie zmieszczę. Trzeba było nie obżerać się tak tymi słodyczami. Cokolwiek. Kapitanie, Morgana, widelce w dłoń. Czy tam w pazury. Jemy, jemy, a żarcia w ogóle nie ubywa. O nie, jeszcze zostało. Nie podobajcie się. Dalej, dalej. Udało się. Chyba zaraz strzeli mi guzik u spodni. No, to zwycięstwo do nas wszystkich. O, było ciężko.
Wygraliśmy, ponieważ trzymaliśmy się razem. Udało się, ludziska. Dobra robota. To co, ostatnia potrawa na oczyszczenie kubków smokowych? Proponuję grejpfrucika albo tą sezonową tartę. Co? Poch, przestań, nie lubię kwaśnych rzeczy. Dobra, nie jest dobrze. Muszę do kibelka. Ja też. Zanieś mi proszę, tylko bądź delikatny. Boże mój, spójrz na ten stół. Wyglądają jak te dzieci z Afryki. Chyba nikt ich tak nie karmi. Pewnie nie mieli nigdy szansy zjeść takiego jedzenia. Pewnie tak. Wyobraź sobie, jak marni muszą zarabiać ich rodzice. Co jest, kurwa? Dobra, nie ma nas czasu. Muszę iść. O, jestem taka napchana. Normalnie spanikowałem, jak zobaczyłem na kiblu znak nie wchodzić, sprzątamy. Pamiętam, jak żartowałeś, że będziesz jadł, aż wymiotujesz. I wymiotowałeś. Głupi jesteś? Ej, ty wcale nie jesteś lepsza. Na którym piętrze była ta restauracja? Wjechaliśmy tutaj, na górę, więc musi być niżej, prawda? Są jakieś wiadomości na temat tej sprawy? Jeszcze nie. Wybacz, ale dlaczego ci na tym zależy? Nie powinniśmy się tym w ogóle interesować. Nie pytałem o twoją opinię, niedouczony bucu. Jak ci powiesz, że masz coś zrobić, to masz to zrobić. Ej, byliśmy pierwsi. Co mówiłeś? Więc tutaj, kochani, jest bardzo ciekawa sytuacja. Chcę mu odpyskować, ale nasz parametr ikra, guts, czyli taka nasza zuchwałość, jest zbyt mała. I nasz bohater jest po prostu nieśmiały. Nie ma w sobie dosyć odwagi, żeby się odezwać. Więc musimy to przeliczyć. Śpieszy nam się. Więc co, jak ci się śpieszy, możesz sobie po innych deptać, tak? Widzę, że od mojej ostatniej wizyty mają nowych klientów. Otworzyli tu żłobek? Co? Proszę pana, nie mamy na to czasu. Wiem. Zostaw ich. Ten głos. Widziałeś frajera, jak się rządził? Powinniśmy wracać. Ale mnie wkurzył ten chujek. Nawet nie starał się ukryć faktu, że patrzy na nas z góry. Nie wkurza się czymś takim, Ryuji. Wszyscy dorośli, którzy zachowują się w tak gówniany sposób. Ten głos. Brzmiał jak ten z mojej przeszłości. Ej, co jest? Zakręciło mi się w głowie. Źle się czujesz? On nigdy dobrze nie jada. A mnie karmi kocim żarciem. Proszę pana, szlak mnie trafia. Co tak długo? A co ty taka kapryśna? Wybacz, przed chwilą miałem tu pewne zajście z pewną babką. Przechodziła i wpadła na mnie, a później zaczęła krzyczeć, że to jest moja wina, że opuściła swój talerz. Brzmi jak prawdziwa sucz. No, dzięki. Ale nawet kelnerzy patrzą na mnie z takim rozczarowaniem. Tak sobie myślę, że chyba w ogóle tu nie pasujemy. Ja nigdy nie pasuję. Hej Morgana, co jest? Każdy może mieć pałac, prawda? Każdy, kto ma mocne, wypaczone pragnienia.
To samo też się ich światopoglądu, tak? Kiedy ukradniemy ich skarb. Owszem. Skąd ta zmiana tematu? Wcześniej też mieliśmy problemy, pamiętacie? Te dupki, które patrzą na nas z góry. Zastanawiam się, czy po prostu moglibyśmy zmienić ich serca. Znaczy, że chcesz kontynuować? Jako fantomowy złodziej? Tak sam myślałem. Ciężko pracowaliśmy, żeby odmienić serce Kamoshidy. I nikt nie wierzy w istnienie fantomowych złodziei. Plus, nawet teraz, ci ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni, są nam wdzięczni. Nam! To trochę zaskakujące. Zgadzam się. Jeżeli będziemy ignorować ludzi, którzy potrzebują pomocy, to tak jakby zrobić krok wstecz. Cóż, to prawda. Pod moimi skrzydłami nie ma rzeczy takich, których nie moglibyśmy osiągnąć jako fantomowi złodzieje. Więc moglibyśmy im pomóc. Nawet wcześniej tego nie rozważyłem. Ale z taką mocą moglibyśmy zacząć pomagać innym ludziom. Ale czy to nie oznacza, że będziemy musieli znowu walczyć z tymi cieniami? W rzeczy samej, nie da się tego uniknąć. No co, poradzimy sobie, nie? Ej, mi pasuje. Jesteście żółtodziobami, ale teraz możemy zacząć działać jak prawdziwa organizacja. Żółtodzioby? To nawet pasuje. Dobra, postanowione. Dorwiemy wszystkich tych zasranych dorosłych, którzy myślą, że są poza zasięgiem i staniemy się sławni. Kapitanie, odpowiada ci bycie naszym przywódcą? Oczywiście. Jestem za. To stanowczo zbyt odpowiedzialna praca. A co z moim głosem? Ach, pani Ankan się już zgodziła, więc pozwalam. Może powinniśmy zdecydować o jakimś oficjalnym imieniu z naszej grupy. Wiem, że ostatnim razem poszliśmy na kompromis. Złodzieje serc, fantomowi złodzieje, ale prawdziwe imię byłoby lepsze. Już wiem, cokolwiek to jest, musi być ładne i brzmieć luksusowo. Pomyślmy. Co wy na diamenciki? Dlaczego nagle poczułem się jak na jakiejś licytacji? Dobra, moja sugestia brzmi tak. Co wy na płytkie poele? Po co? Tak nazywało się danie, które jadłem wcześniej. I zapada w pamięć, nie? Zapomnij, idioto! Kapitanie, ty zadecyduj. Okej, więc teraz możemy nazwać swoją drużynę. Nie ma za bardzo to wpływu na rozgrywkę, bardziej tu chodzi o ranking online, kiedy będziemy porównywać. Powiedzcie, że można porównywać swoje aktywności i swoje wyniki z innymi, więc bardziej o to chodzi. Ja nie zmieniłem nic tak naprawdę. Myślałem trochę, żeby coś wpisać, ale to jest tam nowe ostrzeżenie, żeby nie wpisywać nic obraźliwego, ani nic takiego, wiecie, no... Na przykład żadnej anatomii ciała. Więc zostawiłem to jak jest. Jeżeli jesteście ciekawi, po prostu zostawiłem tak jak jest, bez zmian. Nie, brzmi nieźle. Niezłe imię, jak na żółtodzioba. Fantomy, pasuje nam to? Pasuje. Imię postanowione, kto jest następnym celem? Pełno jest zepsutych dorosłych. Musimy trzymać się ważnych ludzi. Na przykład dyrektorzy korporacji? Tak, coś w tym stylu. Jeżeli upolujemy kogoś wielkiego, wieści rozwiążą się szybko, prawda? Nie uważasz, że inni zaczęliby nas wierzyć? Całkiem dobry pomysł. Jak na ciebie, Ryuji. To prawda, jeżeli staniemy się sławni, napełnimy serca innych odwagą. Ale nie podoba mi się pomysł z po prostu takim wybieraniem losowym. Dobra, jeżeli kogoś zaatakujemy, musimy się wszyscy na tym zgodzić. Dobra, więc musi być to coś sławne i musimy zdecydować jednomyślnie. Podoba mi się ta część, że musimy być jednomyślni. Jakbyśmy zawarli jakiś pakt. Tu powstaje oficjalna organizacja fantomowych złodziei. Nie, czas na bufet się skończył.
Trudno. Trzeba będzie dokończyć tę rozmowę jutro. Inny świat, w którym ludzkie pragnienia przybierają fizyczną formę? Wykradanie skarbów, by zmienić czyjeś zamiary? I do tego gadający kot. Wszystko prawda. Tak się absurd. Nie wiem, czy jest sens tego dalej słuchać. Co, brzmi głupio, ale pokrywa się z częścią tego, co mówił Kamoshida. To samo potwierdzają oficerowie, którzy cię aresztowali. W każdym razie, skupmy się na ważniejszych detalach. Dwóch twoich wspólników, poza gadającym kotem, skupmy się na nich. Z tego, co mówiłeś, to uczniowie twojej szkoły, prawda? Dobra, nie mów, jak nie chcesz. Kontynuujmy. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które cię zapytać. Prawda czy fałsz, muszę wiedzieć. Nie myśl sobie, prawda wyjdzie na jaw. Następna osoba, która otrzymała waszą wizytówkę, to ta osoba. Ichiryusei Manarame, współczesny mistrz sztuk pięknych. O Kamoshidzie już wiem, ale dlaczego wybraliście jego jako cel? Jak dowiedzieliście się o przestępstwach, które popełnił? Zacznij od początku. Cóż, kasę wydaliśmy na bufet, ale udało nam się oficjalnie założyć organizację fantomowych złodziei. Fantomowi złodzieje, podoba mi się to. Mam nadzieję, że uda nam się pomóc ludziom. Ciekawi mnie też ta strona internetowa. Zastanawiam się, kto ją założył. Nie mam pojęcia. A w ogóle, widzieliście ankietę, które tam zrobili? Nie wiem, co o niej myśleć. Tak, można głosować. Jest nawet pasek postępu, ale na razie jest tylko na 6%. 6%? To trochę nisko. Powaga. Chciałoby się więcej, nie? Założę, że się podskoczy pod niebiosy, jak tylko upolujemy jakiś ważny cel. Tak stawiając sprawę, stary, nie mogę przestać o tym myśleć. Wiesz co? Chyba masz rację. Musimy wziąć się za robotę, żeby zdobywać te punkciki. No dobra, zapisujemy grę i kończymy epizodzik. Wiem, dzisiaj krótko, ale ostatnie kilka epizodów było dłuższych i w tym tygodniu jestem trochę zajęty, więc musicie wybaczyć. Ode mnie to na tyle, kończę, do zobaczenia, komentujcie, oceniajcie to wideo, jeżeli zasłużyłem, zostawcie też subskrypcję. Na razie.